Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na poranne informacje dnia. Dziś w południe pracownicy służby zdrowia zrzeszeni w NSZZ Solidarność będą pikietować przed kancelarią premier Ewy Kopacz w Warszawie. Chcą oni przede wszystkim przypomnieć rządzącym o problemach, z jakimi boryka się polska służba zdrowia. Solidarność pracowników służby zdrowia ponownie zbierze się przed siedzibą premier Ewy Kopacz, by zasygnalizować wciąż nieuregulowane przez Ministerstwo Zdrowia kwestie. Data nie jest przypadkowa, dziś bowiem przypada Światowy Dzień Zdrowia oraz Dzień Pracownika tej służby. Eksperci podkreślają, że brakuje pracowników służby zdrowia, a w sposób szczególny pielęgniarek i położnych. Dotyka ich także problem demograficzny. Młode pielęgniarki wyjeżdżają z kraju z powodu zbyt niskich wynagrodzeń. Po dzisiejszym proteście OPZZ pielęgniarek i położnych planuje na 22 kwietnia ogólnopolski protest. Miała być rewolucja, na razie wciąż są problemy. Chodzi o system źródło. Mimo że od uruchomienia systemu minął już ponad miesiąc, system nadal zawiesza się lub działa bardzo wolno. Klienci, którzy chcą wymienić dowód osobisty albo załatwić coś w Urzędzie Stanu Cywilnego, muszą uzbroić się w cierpliwość. Proszę, czytamy się tutaj pisać, tak? Pan Marek właśnie odebrał nowy dowód osobisty. Wcześniej swoje odczekał w kolejce. Obsługa petentów trwa dłużej, bo system źródło ciągle zawodzi. Problemy pojawiają się wtedy, kiedy nie mamy łączności lub ta łączność ulega zawieszeniu. Wtedy powstają kłopoty, nawarstwiają się problemy, z którymi musimy sobie radzić czasem po godzinach pracy. Więcej pracy mają urzędnicy, petenci dłużej czekają, ale Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekonuje, że rewolucja dokonała się i triumfuje pomimo licznych nieprawidłowości systemu. Najwięcej zmian dotyczy dowodów osobistych. Zniknął adres zameldowania, ten brak może przysporzyć nam kłopotów, na przykład kiedy będziemy chcieli załatwiać jakąś sprawę w banku, a także u notariusza czy odebrać przesyłkę na poczcie. Jeżeli któryś z klientów potrzebuje urzędowe poświadczenie, zameldowanie, jesteśmy przygotowani, żeby na jego wniosek takie zaświadczenie wydać. Oczywiście nie za darmo, takie zaświadczenie kosztuje 17 zł, a to już poznański Urząd Stanu Cywilnego. Przecieramy oczy ze zdumienia, co się stało, że kolejek nie ma. Odpowiedź przychodzi natychmiast, tu pracują na starych zasadach. Zdarzenia stanu cywilnego, urodzenia, małżeństwa i zgony rejestrujemy na podstawie starych przepisów, natomiast w źródle dokonujemy zmian w systemie PESEL. Aneta Wojt przyszła dziś załatwić sprawę w urzędzie. Cieszy się, że nie musi długo czekać. Na dole są większe kolejki, tutaj w ogóle. Tak naprawdę jak się weźmie numerek, to go zatrzymać. Niestety w wielu innych urzędach podjęto decyzję, że od razu, a więc od 1 marca system będzie wdrażany. Tam kolejki są i to niemałe. Obsługa klienta trwa 2, a czasem nawet 3 razy dłużej. W naszej ocenie ta sprawność działania tego modułu jest jeszcze niezadowalająca, czyli czas obsługi klienta na pewno byłby dłuższy niż w tej chwili mamy, działając na podstawie starych przepisów. Ile czasu trzeba czekać, żeby system zaczął działać prawidłowo? Na to pytanie nikt nie chce odpowiedzieć. Jedno wiemy na pewno, miesiąc to za mało. Śmierć Borysa Niemcowa to było zabójstwo na zlecenie, tak przynajmniej twierdzi rosyjski komitet śledczy. Organ poszukuje zleceniodawcy i organizatora zabójstwa. Rosyjski opozycjonista Borys Niemcow został zastrzelony wieczorem 27 lutego tuż przed murami Kremla. Zabójstwo jednego z największych krytyków polityki Putina potępił Zachód, który domaga się przejrzystego śledztwa i ukarania winnych. Na razie rosyjski komitet śledczy oskarżył 5 mężczyzn, którzy mieli uczestniczyć w przestępstwie. 2 przebywa cały czas w areszcie, Zaur Dadajew i Anzor Gubaszew. Dadajew utrzymuje, że do zabójstwa Niemcowa przyznał się pod presją i groźbami śledczych. Nakaz aresztowania 3 pozostałych podejrzanych był wadliwy prawnie. Dopiero wczoraj usankcjonował go moskiewski sąd rejonowy. Wnioskował o to komitet śledczy, który twierdził, że podejrzani mogą mataczyć i niszczyć dowody.
zgody. Hazmat Bachajew nie przyznaje się do winy i twierdzi, że ma alibi. To samo twierdzi Tamerlan Eskerhanow, który utrzymuje również, że nie znał wcześniej Niemcowa, a jego nazwisko usłyszał pierwszy raz w dniu zatrzymania. Obrońcy Eskerhanowa domagają się uwolnienia swojego klienta za kaucją. Jeśli zeznania oskarżonych okażą się prawdziwe, Kreml będzie miał poważny problem, aby utrzymać swoją wersję wydarzeń. Dramatyczne wieści docierają do nas z Jemenu tylko w ciągu ostatniej doby wskutek nowych walk między bojownikami z szyickiego ugrupowania Huti a oddziałami prezydenta Hadiego wspieranymi przez Arabię Saudyjską. Zginęło ponad 140 osób. Konflikt grozi wtrąceniem 25-milionowego Jemenu w humanitarną katastrofę. Sytuacja humanitarna w Jemenie pogarsza się z godziny na godzinę. W kraju panuje chaos. Brakuje lekarstw, mieszkańcy pozbawieni są wody i prądu, a szpitale nie są w stanie opatrywać rannych, którzy są liczeni w setkach. Z powodów logistycznych do Jemenu w dalszym ciągu nie może dotrzeć Czerwony Krzyż. Około 48 ton lekarstw i zestawów chirurgicznych czeka na wysyłkę do Jemenu drogą morską lub lotniczą. Organizacja jest gotowa również wysłać potrzebującym namioty, agregaty prądotwórcze oraz sprzęt do naprawy zniszczonych systemów do zaopatrzania w wodę. Najpoważniejsza sytuacja panuje w Adenie. Mimo trwających od 12 dni ataków lotniczych kierowanej przez Arabię Saudyjską koalicji, ruch Huti kontynuuje ofensywę na to strategiczne miasto. Huti kontrolują już stolicę państwa Sanę. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych w ciągu 2 tygodni w walkach zginęło 500 osób. To wszystko prowadzi do ogromnej katastrofy humanitarnej w Jemenie. Swoją pomoc zaoferowały Turcja i Pakistan. Zarówno Pakistan, jak i Turcja są zaniepokojone obaleniem legalnego rządu w Jemenie przez podmioty niepaństwowe. Sytuacja jest poważna i może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności w całym regionie. Pakistan i Turcja uzgodniły, że konflikt w Jemenie może być niebezpieczny dla całego regionu. Turcja i Pakistan opowiadają się za politycznym rozwiązaniem kryzysu w Jemenie, jednak oba kraje zapowiedziały, że udzielą wsparcia logistycznego i wywiadowczego. Pakistan powinien odegrać rolę mediatora. Jeśli święte miejsca są zagrożone, to wszyscy, w tym ludzie i wojsko, oferują swoją pomoc. Ale jeśli chodzi o wojnę w Jemenie, jestem zaniepokojony. Pakistan musi pozostać neutralny w tej wojnie. Zarówno Arabia Saudyjska, jak i Huti deklarują gotowość do rozmów na temat ustabilizowania sytuacji politycznej w Jemenie. Jednak wysunięte przez obie strony warunki negocjacji są dla nich nawzajem nie do przyjęcia. Trwa dramat Syryjczyków. Wczoraj rano dżihadyści porwali 300 Kurdów, przetrzymywali ich do wieczora, po czym zwolnili w zamian za 3 islamistów. Zwolnienie kurdyjskich zakładników potwierdziło Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Bojownicy z Państwa Islamskiego wysadzili również w powietrze kościół Najświętszej Maryi Panny w wiosce Tel Nasri w północno-wschodniej Syrii. Kurdowie wpadli w zasadzkę dżihadystów na drodze z miasta Afrin do Aleppo. Porywacze zaatakowali kilka autobusów i busów, którymi podróżowali Kurdowie. Dżihadyści pozwolili odejść kobietom i dzieciom. Mężczyźni zostali jednak pojmani i wywiezieni w nieznanym kierunku. Nie wiadomo, które z radykalnych ugrupowań stoi za porwaniem. Kurdyjska partia oskarża o nie dżihadystów z frontu Al-Nusra, który jest bardzo aktywny w prowincji Idlib. Organizacja jest powiązana z Al-Kaidą. W Syrii nie ustają prześladowania chrześcijan. Bojownicy z Państwa Islamskiego brutalnie ich mordują oraz zmuszają do opuszczania swoich domów. Dżihadyści niszczą także wszystkie ślady po chrześcijaństwie. W ostatnich dniach wysadzili w powietrze kolejny kościół. Wielkanoc niszczyli świątynię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w północno-wschodniej Syrii. Świątynia należała do kościoła asyryjskiego. Wybudowano ją w 1934 roku, a przed 10 laty została wyremontowana i ponownie oddana do użytku. Wczoraj Ojciec Święty Franciszek w czasie południowej modlitwy Regina Celi zaapelował do wspólnoty międzynarodowej, aby nie odwracała wzroku od prześladowanych chrześcijan. Papież nazwał ich współczesnymi męczennikami, których jest o wiele więcej niż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Niech wspólnota międzynarodowa nie będzie niemym i obojętnym świadkiem w obliczu tej niedopuszczalnej zbrodni, stanowiącej niepokojące odejście od najbardziej podstawowych praw człowieka. La preghiera
preghiera dell'angelo. Dżihadyści z tak zwanego państwa islamskiego niszczą także wszelkie ślady kultury starożytnej. Bojownicy opublikowali ostatnio nagranie z akcji niszczenia starożytnego miasta Mezopotamii Hatra. Jego ruiny zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Bojownicy młotami rozbijali m.in. bezcenne rzeźby. Wcześniej dżihadyści zniszczyli m.in. bezcenną kolekcję rzeźb i posągów zgromadzonych w muzeum w Mosulu. To wszystko teraz na kolejne informacje dnia. Zapraszam o 10:00. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Europa Zachodnia, Środkowa i częściowo Południowa znajdują się pod wpływem wyżu z nad Wysp Brytyjskich i Niemiec. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu wspomnianego wyżu. Z północy napływa cieplejsze, polarnomorskie powietrze. Wtorek przyniesie dużo opadów deszczu w rejonie Morza Czarnego i Bałkanów. Nad Skandynawią pojawią się chmury z opadami śniegu. Nad pozostałą częścią kontynentu będzie dość pogodnie. Na wschodzie dziś troszkę cieplej, około 4 stopni, w Berlinie 11, natomiast na południu 15-20 stopni Celsjusza. I zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w naszym kraju. W godzinach rannych miejscami możliwe mgły, stąd przejściowo dużo chmur. Jednak przed południem niebo wypogodzi się, a zza chmur wyjrze słońce. Na termometrach od 5 stopni na Podkarpaciu do około 9-10 na zachodzie, północy i w centrum. Dziś przewidziane są niewielkie wahania ciśnienia. Na barometrach 1027 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę, a już teraz zapraszam na wędrówkę po poszczególnych regionach naszego kraju.